Cześć panowie, jeżeli szukacie sposobu na zwiększenie objętości waszych włosów i poprawienie trwałości waszej fryzury, to będzie to film zdecydowanie dla was. Bo opowiem o najnowszych piankach do stylizacji włosów od Rurecrafta z linii Navigator i Tortuga, czyli prawdopodobnie pierwszych tego typu produktach na pomadowym rynku. Także ja jestem Paweł, witam was na kanale dla Gentlemana i zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy sobie do produktów, to powiedzmy jeszcze sobie dwa słowa na temat marki Rurecraft. Jest to polska manufaktura kosmetyków, stawiając na świetne składy i dobre działanie produktów. Także każda pianka wyrabiana jest w małych partiach, co gwarantuje najwyższą kontrolę nad jakością. Ale coś, co ja bardzo cenię w Rurecrafcie, to to, że ma on kilka linii zapachowych, z których możemy sobie dobrać różne produkty, czyli na przykład znaleźć olejek do brody, prestyler i pomadę do włosów dokładnie w tym samym zapachu. Podczas gdy w przypadku innych marek, zazwyczaj każdy produkt ma zupełnie inny zapach i trzeba się trochę namęczyć dopasowaniem tych zapachów do siebie. Także dzisiaj do ułożenia mojej fryzury wybrałem kombo pianki Tortuga i gliniki z tej samej linii zapachowej, która myślę, że jest naprawdę najbardziej uniwersalną pomadą od Rurecrafta i naprawdę świetnie mi się nią pracuje. No i zaczynając od opakowań naszych pianek, to obie przychodzą nas w podobnych buteleczkach. Mają one pojemność 150 ml, także powinny nam starczyć na dłuższy czas. Na etykiecie Navigatora, tak jak w innych produktach z tej linii, znajdziemy rysia jako potwora morskiego pożerującego statek, natomiast w przypadku Tortugi to będzie ryś jako kapitan piratów, który płynie na grzbiecie wielkiego żółwia. Obie ilustracje prezentują się naprawdę znakomicie, widzisz tutaj ogromną ilość detali oraz to, jak marka przyłożyła się do tych opakowań oraz brandingu. Obie pianki zamknięte są w plastikowych buteleczkach i myślę, że to naprawdę dobry wybór, bo nie trzeba się bać o nasze produkty w podróży. Są też lekkie, no i widzimy, ile pianki nam jeszcze zostało. Jeżeli chodzi o aplikację, to mam tutaj wygodną pompeczkę, która bardzo ułatwia nam dobranie odpowiedniej ilości produktu. Przechodząc do zapachów, to zarówno Navigator, jak i Tortuga to są linie zapachowe, które mogliście kojarzyć wcześniej, ale jeżeli jeszcze nie mieliście pomad od Rurecrafta, to Navigator będzie takim stosunkowo słodkim zapachem, bo znajdziemy w nim połączenie azteckiej czekolady z hiszpańską pomarańczą, także ma nam przypomnieć podróże do Nowego Świata. Jeśli natomiast chodzi o Tortugę, to jest zapach z wyraźnie pirackim charakterem, także znajdziemy tutaj nuty bajrumowe, czyli rumu z karaibskimi przyprawami. Także w nutach głów będzie to wawrzyn, kardamon i żywica, w nutach serca karaibski rum i kwiat pomarańczy, no i w bazie goździk, kadzidłowiec, gwajak i mech dębowy. Także oba zapachy są bardzo przyjemne, więc wszystko zależy od waszego gustu, który zapach wybierzecie. Jeśli wolicie słodsze zapachy, to zdecydowanie powinniście wybrać Navigatora, ale jeżeli szukacie czegoś wyrazistego i intrygującego, to Tortuga będzie naprawdę świetną opcją. Oba zapachy są też dość wyraźne, także nie ulatniają się w momencie nałożenia pianki na nasze włosy, więc kiedy używałem połączenia pianki Tortuga z glinką tej samej serii, to czułem mocniejszy zapach bejrumu na włosach, niż jak używałem innych prestylerów i tej samej pomady. Jeżeli chodzi o skład, to mam tutaj wodną bazę, która gwarantuje nam bezproblemowe zmywanie z włosów. Na drugim miejscu znajdziemy glicerynę, która zapewni naszym włosom nawilżenie oraz dodach chwytu. Dalej znajdziemy kilka innych składników, które zapewnią naszym włosom objętości oraz utrzymają je w ryzach. Ale coś, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło, to to, ile w tych piankach znajdziemy ekstraktów roślinnych, bo znajdziemy tutaj ekstrakty z rozmarynu, jęczmienia, zielonej herbaty, pokrzywy czy oczaru wirgińskiego. Także można powiedzieć, że to jest nie tylko prestyler, ale też odżywiający tonik do włosów, bo zapewni naszym włosom to, czego one oczekują i pozostawi je zdrowe i mocne, a to wcale nie jest takie oczywiste, bo mamy na rynku prestylery bazujące na alkoholu, które nie dość, że wysuszają i niszczą włosy, to nie posiadają jakichkolwiek substancji, które by o te włosy zadbały. Także naprawdę duży plus dla Rurecrafta za świetny skład. No i przejdźmy sobie teraz do konsystencji aplikacji naszej pianki. I muszę powiedzieć, że bardzo spodobała mi się taka forma prestylera, bo coś, co zawsze przeszkadzało mi w klasycznych prestylerach typu toniki do włosów, to to, ciężko dobrać odpowiednią ilość produktu, bo raz wyleje się go więcej, raz mniej i ciężko taką powtarzalność. Tutaj tego problemu nie ma i zawsze mam pewność, że zaaplikowałem go dokładnie tyle, ile chciałem. Czyli jak nosiłem FIFA, to używałem jedną, dwie pompeczki. Teraz jak trochę zapuściłem włosy, to użyłem trzech. No jak macie dłuższą fryzurę, typu na przykład slickbacka, to idealną liczbą będą cztery. Jak się możemy spodziewać, sam produkt ma konsystencję lekkiej pianki, także nic tam się nie wylewa, a to jest coś, co mi przeszkadzało w tonikach, że jak nakładałem produkty na dłoń, to część po prostu z niej skapywało, także tutaj ta piankowa konsystencja jest zdecydowanie na plus. No i nakładanie na włosy jest bardzo proste, bo produkt świetnie się rozprowadza i nie ma mowy, że w jednym miejscu będzie go więcej niż w innym, także myślę, że to jest ogromny plus. Jeżeli chodzi o działanie na włosach,
to coś, co od razu zauważymy, to lekkość. Jamki nie obciążają naszych włosów, nasze włosy nie są sklejone ani przeklapnięte, ale wręcz przeciwnie, mamy efekt fajnego uniesienia. Włosy, mimo że są wystylizowane, to wyglądają bardzo naturalnie. Oprócz tego dzięki glicerynie i ekstraktom roślinnym włosy są przyjemne i miękkie w dotyku i nie ma tutaj mowy o takiej nieprzyjemnej tępości włosów. No i tak jak w przypadku każdego innego produktu, pamiętajcie, żeby nie przesadzać z ilością, bo jeżeli nałożymy pianki za dużo, to nasza pomada nie będzie tak matowa jak zazwyczaj, także to jest jedna rzecz, na którą powinniśmy uważać. Jeśli chodzi o chwyt, to ja bym powiedział, że jest maksymalnie średni. Nasze włosy nie są mocno usztywnione, ale szczerze, to ja ostatnio odszedłem taki fryzur, gdzie żaden włosek nie może się ruszyć, a wolę więcej luzy czy naturalności i myślę, że właśnie to te pianki zapewniają. Bo na przykład po mocniejszych sizal sprayach widać, że coś mamy na naszych włosach przez ich taką mocno matową, charakterystyczną teksturę. Tutaj nasze włosy zachowują taki naturalny, zdrowy połysk włosa. Także myślę, że ta pianka będzie fajną opcją, jeżeli macie na przykład loki albo trochę dłuższe włosy i szukacie jakiegoś takiego lekkiego stylizatora. Szczególnie, że te pianki zapewniają taką fajną mięsistość włosa, a to jest coś, co ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o teksturę, to jako, że to jest pianka, nie na przykład sól morska czy krem, to nie powinniśmy się jej spodziewać za wiele. Więc jeżeli bardziej nam na niej zależy, to powinniśmy po prostu wybrać produkt końcowy z większą ilością tekstury, typu na przykład pasta Navigator. No ale tak samo jest w przypadku takich klasycznych toników do włosów, które zapewniają nam po prostu chwyt, objętość i kontrolę nad włosami, więc ja bym powiedział po prostu, że to jest cecha, a nie wada. No i coś, na co ostatnio zwracam uwagę, to to, jak Prestyler wpływa na aplikację pomady, bo niestety część może tą aplikację utrudnić, ale w przypadku pianek Odercrafta tego problemu nie ma, pomady wchodzą bardzo łatwo, także nie ma czym się przejmować. Także niezależnie jaką macie fryzurę, to te pianki będą fajną pomocą przy codziennej stylizacji, przy kropie zapewnią fajną mięsistość włosów, w quiffie dodadzą im objętości. Jeżeli macie side parta, to docenicie większą kontrolę, a przy lokach czy trochę dłuższych włosach, to jak naturalnie wyglądają nasze włosy, nawet jeżeli nie nałożymy żadnej pomady na finish. Także podsumujmy sobie te pianki. Mamy tutaj bardzo nowatorskie, ciekawe produkty, które zapewnią lekkość i objętość naszym włosom. Mamy maksymalnie średni chwyt, który myślę, że będzie wystarczający, żeby wstępnie wystylizować włosy. Oprócz tego możemy się spodziewać naturalnego wykończenia na naszych włosach i fajnej mięsistości. Mamy dwa bardzo ciekawe zapachy, jeden bejrumu, drugi czekolady z pomarańczą. Oprócz tego świetne składy, pełne pozytywnie działających na nasze włosy składników. Przemyślane opakowania, które łatwo wziąć ze sobą w podróż, a także przyjemne aplikacje dzięki wygodnej pompce. No i na plus uniwersalność, bo pianki sprawdzą się naprawdę różnych fryzur. A jeżeli mieliście już jakieś produkty od Odercrafta, to dajcie znać w komentarzach, która linia zapachowa jest waszą ulubioną. I jeżeli spodobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!